Hej, dziś witajcie, ja jestem Oskar, a to jest kolejny odcinek z gry World of Tanks. Dzisiaj będziemy sobie omawiali kolejny czołg ze stawkowcy, a jeśli chodzi o Ark Survival Evolved, dalej, dziwnie się kruszuje. Nie chcę się w ogóle włączyć, takie, gdy dalej tak będzie to możliwe, jest, że Ark Survival Evolved niestety nie będzie taka, ale właśnie ja. Dzisiaj znowu będą dwie części, to pierwsza to załóżmy jest taki wstęp, a druga to będzie ten Adek. Bo ja wcześniej chciałem założyć kanał już, ale no chciałem już to zrobić od 8 lat, ale no to jest za wcześnie, no i zrobiłem to dopiero dużo później, musiałem dużo czekać. Ale no, jest jak jest, ale właśnie Ark Survival Evolved, ta gra naprawdę bardzo podupadła, znaczy upadła i jakieś można powiedzieć, jak nawet 60% graczy już w nią nie gra. Dalej jest to fajna gra i tak naprawdę ona się cały czas polepsza, ale czasami są takie update'y, które po prostu wnerwiają wszystkich. I właśnie ta gra z czasem straciła ogólnie swoich tutaj graczy i tak właśnie no niestety tak się stało i ja też to przeciągnąłem, bo jakbym na przykład robił to wtedy, kiedy już chciałem, to by było spoko, ale wtedy byłem jeszcze po prostu za młody, to nie było kompletnie sensu, więc no. Ale na pewno, słuchajcie, mega was za to przepraszam, ale Ark 2 to już takie na serio, tylko jest taki jeden problem, bo ja boję się troszkę o to, co się stanie z naszymi komputerami, bo jest opcja A, B, C i D. Od której chcecie zacząć? No oczywiście, że od A. Po prostu rozleci się na kawałki, B wybuchnie, C wyleci w kosmos i rozwali nam przy okazji sufit, albo D po prostu od razu się włączy. Oczywiście, nieważne. Po prostu, no, nasze komputery raczej tego nie udźwigną. No, nie oszukujmy się, po samym trailerze można zauważyć, że w Arku 1, jaki był trailer, taka była grafika na serio, no musicie to przyznać. A w Arku 2 może być to samo, no bo kto by zmieniał swoją, wiecie o co chodzi, kto by to zmieniał? Jak będzie taka grafika, to tak jak będzie taki styl walki, chociaż w to wątpię, ale jak będzie taki styl walki jak w trailerze, to trzeba będzie chyba poczekać jakieś kolejne 2 miesiące, aż ludzie wyprodukują jakieś najnowsze komputery z USA i będą kosztowały 10 tysięcy. No, po prostu wiecie chyba o co mi chodzi i boję się, że tak się może właśnie stać, że nasze komputery nie utrzymają tego i że będzie z tego kropka i że się nie uda. Ale przejdźmy teraz już do Arlekin. Arlekin jest oczywiście niszczycielem, ale to jest ciąg lekki tak naprawdę. Tutaj moduły i słabe punkty, no to chyba wiadomo, takie jak praktycznie u wszystkich. Tu macie magazyn amunicji i tu silnik, ale tu on niby wydaje się, że przecież on nie ma pancerza. Ale jeżeli traficie w gąskę, zadajecie mu 0, właściwie on ma takie chamskie gąski. Po drugie, ma takie chamskie boki, na przykład jak walniecie tu i tutaj walniecie, to nie myślicie, że on ma 0 pancerza tak na serio, bo on jednak trochę ma, ale się dziwiłem. I odbijecie się po prostu. Tak samo tu, jakbyście walnęli tak. Ten czołg ma pancerz, ale no jest 90%, 95% szans, że go przebijecie. Także wejdźmy sobie do bitwy. No i ruszaj. Dzisiaj wygrałem raz z Faregiem. Jego też na pewno będę omawiał w ostatnim omawianiu, bo on akurat wypada na ostatni, więc Faregowi będzie smutno, ale trudno. Tak samo.
kuria, bo to na przykład będzie miała na przykład wieżę i wejdzie was, skaranuje was z tylko sprężarką, to chyba wiecie, zostaniecie przerobieni. Ale ja dzisiaj grałem z Gambicielem, leciałem sobie po prostu i wyleciał mi taki Gambicielem tak idealnie. Wyleciałem go raz, to i staranowałem go za prawie kilku, coś. Więc no, opłaca się nawet Ravenem. Po prostu wszystkim się opłaca staranować. Pióreczki, szczególnie jak ma jeszcze, jak już faktycznie jest dobry, to jak ma kadłub do mobilności i do wieży, też na mobilność, to wtedy tak pięknie się go taranuje, tak 1900. W Valkyrią możecie go nawet zabić na raz. To jest po prostu piękne. Piękne. Tu się biją, my nie chcemy bić. Bardzo nie chcemy. Szczególnie, że tam jest Harbinger, już w ogóle. A wiadomo, Harbinger nas rozwalił. Nie wymarnie, więc uciekamy szybko. Znaczy, no, no i tak to się dzieje, tak, ale wiecie, tylko nie chcę od razu dostać, nie? Ma sens, że już tam nie chcę używać leczenia, bo przede wszystkim nie jest. To mówię tak szybko, że on walnie, ja się leczę za jakieś niecałe stoją, znowu walnie i mi to zresetuje i do tego to leczenie mi tak naprawdę nie zmieni. Jak to wyrzę, to nie ma. Ale w sumie teraz tak w miarę nieźle wychodzi, tylko właśnie to jest tam drinker. Ja bardziej chyba polecam rurkę, ale nie gaznaczę, że to jest super, on troszkę tu gładnie. Rurka bije aż 250, gładnie 4,5, gdzie 2 działały od 1,6 i ładuje tam chyba, jak chcecie zrobić salwę, tak żeby przyjmiecie to jest chyba sekundę albo pół sekundy czekania, to jest tylko tak. Przytrzymujecie LPN i tylko piu! I dwa póki lecą równolegle od siebie i walą w cel. Znaczy walą, albo mogą nie trafić, albo jeden na przykład się nie przebije, albo dwa mogą nie trafić, albo dwa się odbiją. Bo tam skacze, bo w sumie, że bez maksymalnie.
świata. Ja chcę żyć. That's the spot. Tak możemy reporting sprawić. Penetration. To musi sprawdzić. Bierz to Marian. Dobra, mamy lepszą wieżę. Właśnie polecam sobie brać do mobilności. Ktoś to wziął. I to jest chyba Carbinger. To jest Raiden. Będę używał X-a, bo coś takiego. On chyba bardziej się na nas musimy. Mordę. Teraz się pokazuje. Będziemy mieli full HP. Dobra. Dobra, to musimy szybko sobie wbić najlepsze działo. I mamy taką pulę, którą możemy właśnie rzucić. Jest moc, kiedy jeszcze dobra, mamy. Bierzemy sobie teraz kontrol 1. I mamy, słuchajcie, ratatata. Mamy ratatatata. Oczywiście chciałbym sobie tutaj z tym ratatatatować, bo chciałbym wam pokazać, jak to bije. Widzicie ładowanie między pociskami pół sekundy. To jest coś takiego. Bum, 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 bum. Ja tym grałem tylko raz, więc będę się na pewno wybaczył. Tylko raz podbiłem, ale nie oddałem chyba żadnego magazynka. Tak, nie oddałem żadnego. To tylko wbiłem i nie oddałem żadnego magazynka. We have observation device problems. Fate says no. Thank you.
tam grałem w Aragon i wiem o tym, że na 100 milionów procent chyba sobie tej rady. A teraz musimy uciec w sensowne miejsce. I szybko, bo teraz musimy szybko uciec, gdzieś się spikrać. Nie, że schować, tylko jak będą się unikli, to wtedy my wiemy. Ode mnie i nie próbowali uciekać. Biją się, dobra, leć Oski. To jest twoja szansa. Oni tam biją się, widzicie, tam jest mgła. Musimy tam szybko iść. Farek zniszczył serio. Nic. No niestety, ale i tak dobrze nam poszło, co właśnie niezbyt dużo zrobiłem damage, ale sami widzicie, że ten magazynek jest naprawdę przeopę, to jest takie, no sami widzieliście, to takie bum, 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 to jest bardzo fajne, tylko że nam trzeba tym zajeżdżać, no bo jednak penetracji brakuje. Nice. No i tutaj bardzo. To był Arlequin. Kolejny odcinek będzie Bakuri i ostatni Bar. Pamiętajcie, że w niedzielę się kończy Stalowłowca, więc no lepiej się troszkę pośpieszyć z tym wbijaniem punktów później, żeby tak szybko wbijać. To musicie, słuchajcie, czekać do kwietnia na kolejnego Stalowego Łowcę. Ale oczywiście większość osób sądzi, że Stalowłowca jest najgorszym trybem, ale według mnie to jest najlepszy tryb, tylko jest bardzo wkurzający. Gdy na przykład zajmiecie, załóżmy, 11 miejsce, żebyście chociaż, albo na przykład 6, że nie dostaniecie 10 punktów, tylko 5, albo nie dostaniecie 5 punktów, tylko 0. Właśnie to jest takie no po prostu, że to jest mega takie wkurzające, że na przykład jak ci brakuje akurat
akurat 5 do poziomów, a zajmiesz 11 miejsce. To jest naprawdę takie no wkurzające trochę, ale ten, kto naprawdę lubi i przede wszystkim umie to grać, to naprawdę powinien grać właśnie w to, w ten tryb, bo ta przepustka leci ultra szybko. Pamiętajcie, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod filmem, gdy on wam się spodobał. Możecie zasubskrybować kanał, bo bardzo mi to pomaga i ja wiem, że chcecie więcej takich filmów. No i możecie kliknąć dzwona, żeby nie przegapić żadnych filmów i żeby być na bieżąco. No i co? Może za niedługo zrobię jakieś Q&A albo może nawet Discorda. No i to było ode mnie wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie i hej, hi and hello!